Witamy po przerwie. Dobra, kolejne pytanie. Jak to jest, że wszystkie restauracje, którym pani pomagasz w tym programie, pozywają potem pana do sądu? Nieprawda, że wszystkie. Dwóch właścicieli popełniło samobójstwo. Zresztą nie wiem, o co ten cały ambaras. Proszę bardzo, ja przywiozłam tu parę slajdów, żeby pokazać, jak ja wspaniale wszystkim pomagam. O, tu pierwsze. Proszę zobaczyć, jak było. O, dodałam ketchup i że super jest. Następne. O, tu jak ładnie zmieniłam, chociaż nic nie dało. A w następnym? Wyższa cena, wyższy prestiż. Dobra, kolejne pytanie. Jakie jest pani na hobby? O, to bardzo, bardzo lubię kolekcjonować znaczki. Naprawdę? A jakie? Bo ja kończyłem filatelistykę na SGGW. A no to znaczki szczególne. Wie pan, znamiona, blizny, okaleczenia, stygmaty. To jakiś inny fakultet musiał być. A jakie są pańskie ulubione piosenki? No to głównie są takie piosenki związane z tym, co robię. Na przykład takie... Kuchnia to nie znaczy zawsze to samo. O, albo taka. Dzień dobry, kuchnia cię. Już posmarowałem napis super na szyldzie. Chociaż głównie to ja żrę właściwie, to może o żarciu zaraz. O, żreby Polska, żreby Polska, żreby Polska była super. I taka zagraniczna z Francji. Żrę tę. Turururururu. No i tam dalej rewolucja we Francji, nie? Dobra, a co masz pan do powiedzenia na temat zdrowej diety? No, od dziecka byłam karmiony schabowitem, a teraz to tak jak mnie głowa boli, to biorę Bellerofen Forte, a na przeziębienie to salcepiryna. O, i proszę zobaczyć, jak zdrowo wygląda. No, bardzo ładnie się pani wpisałeś w konwencję programu. Nawet kwintet zareagował, jak na numer z mikrofonem przystało. W takim razie, żeby nie przedłużać, zapraszamy na scenę. No, to ja się szybciutko ogolę, wskakuję w strój i biegnę na scenę. Cztery razy świński łeb, proszę nie podawać chleb. Chociaż chlebem bardziej tuczy, jednak cały bochen duży. A do tego garnek smalcu, tylko nie za dużo skwarków. Żeby było dużo łoju, mogę ruszać już do boju. Viva la revolucion! Taniec won, talent won. Teraz jest na żarcie moda. K***a, znów mi rośnie broda. Było ich wielu, lecz k***a zdziałali. Che Guevara, Hitler i Stalin, Jaruzelski, Fidel Castro, też czas rewolucji, kiedy wojna astro. Już podjadłam, było cacy, ale powiem, że do dupy. Dzięki temu nie zapłacę. Teraz biegiem do chałupy. Chyba coś mi zaszkodziło, bo już w kichach nie zła viva. Już poszło, ale miło, szczęśliwa. Bo nie zapłaciłam. Viva la ubicacion, śniadanie won, obiad won. Teraz na kolację pora. K***a, znowu jestem głodny. Tyle jedzenia, gdzie to śpiewa? I na zakończenie dowcip. Czerwony kapturek spotyka w lesie Gesslerową. Paka, 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 co ma w tym koszyczku? I zeżała wszystko z koszykiem. Do widzenia. Do widzenia.